Piątek, 16 października, Mikołaj Gwoździowski, zapraszam na wydarzenia. Druga fala pandemii uderzyła. Rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń od soboty, 17 października. Jakie zmiany obowiązywać będą teraz w żółtej i czerwonej strefie? O swojej decyzji dotyczącej zaostrzenia restrykcji poinformowali premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej. I tak, zarówno w żółtej, jak i w czerwonej strefie zawieszone w swojej działalności zostały baseny, akwaparki, siłownie i kluby fitness. A wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale już bez udziału publiczności. 25% publiczności może natomiast brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Na mieście zjemy już tylko od 6 do 21. Później możliwy jest odbiór jedzenia na wynos. W restauracjach i pubach zajęty może być co drugi stolik. Jeśli chodzi o transport publiczny, zajętych może być 50% miejsc siedzących i 30% stojących. W żółtej strefie nie pobawimy już hucznie na weselach. Decyzją rządu wesela i inne imprezy okolicznościowe mogą odbywać się z udziałem maksymalnie 20 osób. Zabroniona jest jednak jakakolwiek zabawa taneczna. W czerwonej strefie od 19 października organizacja imprez okolicznościowych jest zabroniona całkowicie. Na terenie żółtej strefy podczas uroczystości religijnych na powierzchni 4 metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba. W czerwonej dystans zwiększa się do jednej osoby na 7 metrów. Zmiany dotyczą również uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Ci w żółtej strefie uczyć się będą hybrydowo. W czerwonej strefie przechodzą na tryb nauczania zdalnego, z wyjątkiem zajęć praktycznych. W strefie czerwonej publicznie gromadzić może się 10 osób, w żółtej 25. Przypominamy również, że od 10 do 12 obowiązują godziny seniorskie w sklepach, drogeriach, aptekach i na pocztach, a dodatkowo w strefie czerwonej ograniczono liczbę osób w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę. W czerwonej strefie znajdują się obecnie aż 152 powiaty, w tym najbliższe to Mielecki, Dębicki, Kolbuszowski i Rzeszowski. W ostatnich dniach w całej Polsce odnotowano znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Pojawiły się one także w Tarnobrzegu. Z tego powodu niektóre instytucje i placówki medyczne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. W ostatnich dniach w całej Polsce odnotowano znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Pojawiły się one także w Tarnobrzegu. Z tego powodu niektóre instytucje i placówki medyczne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Już na początku tygodnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu odnotowano przypadek zakażenia koronawirusem u jednej z pracownic zajmującej się klientami instytucjonalnymi. Jedna osoba ma wynik dodatni i jedna osoba jest poddana kwarantannie, która z tą osobą przebywała w pokoju. Poza tym reszta osób miała takie kontakty sporadyczne. Wszystkie osoby tak były umawiane tylko i wyłącznie na jakąś godzinę, nie na godzinę pobytu, tylko na odpowiedni czas. No i wpuszczane były w maseczkach i oczywiście z dezynfekcją rąk. Także myślę, że tego kontaktu takiego zewnętrznego nie było dużo. W związku z tym placówka zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów, nie przerywa jednak pracy. Ograniczamy kontakty z naszymi klientami z zewnątrz, dlatego że nie wiemy, czy jesteśmy źródłem zakażenia, czy nie, to się dopiero może okazać, nie daj Boże. W związku z tym nie chcemy narażać osób, które z zewnątrz do nas docierają, ale pracujemy normalnie. Kontakt z nami jest telefoniczny, oczywiście dostępny, mailowy, wszystkie dokumenty przez pracowników, no i oczywiście można dorzucać do skrzynki, wysyłać, także myślę, że ten tydzień tak na pewno będziemy funkcjonować. No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że się u nas nie pojawi więcej takich przypadków. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą. Szczegółowe informacje wraz z numerami telefonów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.
W związku z sytuacją epidemiologiczną od 13 października także tarnobrzeski magistrat wprowadził czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Dokumenty i wnioski kierowane do urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przy wejściu do budynku urzędu przy ulicy Mickiewicza 7. Dla załatwienia niektórych spraw uruchomione zostały dwa punkty w budynku urzędu oraz wyodrębnione zostało pomieszczenie w budynku przy ulicy Mickiewicza 7a obok Straży Miejskiej. Ograniczenie związane z brakiem możliwości bezpośredniej obsługi nie ma zastosowania w przypadku m.in. takich spraw jak rejestracja stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy czy dokonywania opłat w kasie urzędu. Od 19 października również Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ogranicza zakres przyjmowania petentów, wyłącznie w przypadkach, w których załatwienie spraw w formie korespondencyjnej lub elektronicznej nie jest możliwe. Rejestracja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami. Kontakt z urzędnikami jest możliwy wyłącznie w wyznaczonych punktach obsługi petentów, bez możliwości wejścia do pomieszczeń wydziałów i referatów. Możliwe będzie dokonywanie płatności związanych ze sprawą w kasie starostwa na parterze budynku. Wszelkiego rodzaju dokumenty w formacie do A4 należy składać do urny zlokalizowanej za głównymi drzwiami wejściowymi w przedsionku budynku, z wyjątkiem spraw związanych z rejestracją pojazdu i prawami jazdy. Z uwagi na potwierdzone zakażenie u jednej z pielęgniarek i wojewódzki szpital w Tarnobrzegu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział neurologii z pododdziałem urazowym. Obecnie, jak informuje Krzysztof Stolarski, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, sytuacja jest opanowana. Personel i pacjenci zostali, że tak powiem, wymazani w kierunku COVID-19. Wyniki były ujemne. Nie było żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań do tego, żeby neurologia wznowiła przyjęcia. Na dzień dzisiejszy szpital funkcjonuje normalnie, to znaczy wszystkie oddziały przyjmują pacjentów, zabiegi odbywają się w trybie planowym. Z każdym dniem liczba zakażonych wzrasta. Nie wiadomo, jak będzie w Tarnobrzegu. Czy szpital jest na to przygotowany? Do tej pory udaje się nam jakoś to wszystko opanować. Natomiast to, co nas zastanie w przyszłym tygodniu, no, ja nie jestem w stanie przewidzieć. Natomiast oczywiście, że tak, że dyrekcja, cały zarząd szpitala, przygotowujemy się na napływ pacjentów, że tych pacjentów będzie więcej. No i będziemy w zależności od tego podejmować jakieś tam decyzje. Mamy plan awaryjny. Do odwołania zawieszona zostaje działalność pracowni RTG w przychodni specjalistycznej przy ulicy Mickiewicza w Tarnobrzegu. Trzech pracowników miało kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Na ten moment jeden z pracowników decyzją sanepidu jest do końca miesiąca na kwarantannie, pozostali czekają na wymazy. Poza pracownią RTG wszystkie poradnie i inne pracownie w przychodni specjalistycznej pracują obecnie bez zmian. Koronawirus wkradł się również do tarnobrzeskich placówek oświatowych. Spowodował on reorganizację zajęć, a w przypadku jednej ze szkół dwutygodniowe zamknięcie i wprowadzenie trybu zdalnego nauczania. Koronawirus wkradł się do tarnobrzeskich placówek oświatowych. Spowodował on reorganizację zajęć, a w przypadku jednej ze szkół dwutygodniowe zamknięcie i wprowadzenie trybu zdalnego nauczania. Szkołą, która od poniedziałku 12 października pracuje w trybie zdalnym, jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. W placówce pojawiły się bowiem dwa przypadki zakażenia koronawirusem u nauczyciela oraz pracownika administracji. Po zaciągnięciu opinii i wyrażenie zgody z organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii sanepidu przeszliśmy na zdalne nauczanie na okres 10 dni roboczych, czyli dwa tygodnie, ufając, że po tych dwóch tygodniach wszystko jakoś tam się wyciszy i będziemy mogli normalnie wrócić do pracy. Mamy procedurę zdalnego, także ruszamy, jesteśmy przygotowani. Normalnie funkcjonujemy tak jak podczas zdalnego nauczania zgodnie z procedurami, które mamy zatwierdzone w szkole w takich sytuacjach. Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u jednego z nauczycieli zespołu szkół nr 3 w Tarnobrzegu, czyli tzw. budowlanki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, sprawił, że również w tych placówkach nieco ograniczono nauczanie. W związku z tym, że u jednego z nauczycieli został wykryty koronawirus, podjąłem natychmiastowe działania prewencyjne, aby zminimalizować ewentualną
możliwość zarażenia czy personelu szkolnego, czy nauczycieli, czy uczniów. We wtorek zostały lekcje skrócone do 30 minut. Środa był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych w związku z tym, że jest to dzień, był to dzień edukacji narodowej. Natomiast czwartek i piątek zarządziłem dni dyrektorskie, jako że naszej szkole przysługuje odpowiednia ilość dni dyrektorskich. Mieliśmy je w zanadrzu, czyli w razie czego sobie te dni dyrektorskie zachowaliśmy. I w związku z tym, aby skutki ewentualne zminimalizować i możliwość zarażenia i opanować delikatną panikę, która zapanowała wśród nauczycieli i wśród młodzieży, to podjąłem decyzję o tym, że czwartek i piątek był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Natomiast teraz podczas tego weekendu szybko zastanawiamy się wraz z pracownikami, wraz z nauczycielami i kierownictwem szkoły, w jaki sposób zorganizować tak zwane nauczanie hybrydowe od poniedziałku, które w naszym powiecie w Tarnobrzegu będzie obowiązywało w szkołach ponadpodstawowych. Na kwarantannie przez ostatni tydzień przebywało również 36 uczniów jednej z klas Liceum Ogólnokształcącego, o czym w porozumieniu z sanepidem zdecydował dyrektor szkoły Tomasz Stróż. Uczniowie klasy matematyczno-fizycznej uczyli się w trybie zdalnym, ponieważ u jednego z nich wykryto koronawirusa. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że od soboty, 10 października, każdy ma obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Tarnobrzescy policjanci sprawdzają, czy wszyscy stosują się do obowiązujących restrykcji. W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju żółtej strefy w celu zwalczania pandemii koronawirusa, zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w sklepie, autobusie, ale także na wolnym powietrzu stało się obowiązkiem. Zwolnione są z niego jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie, czy też dokument potwierdzający niepełnosprawność. Policjanci w całym kraju przypominają o obostrzeniach i sprawdzają, czy nakazy są respektowane. Jak jest w Tarnobrzegu? Są pojedyncze osoby, które nie stosują tych ograniczeń sanitarnych i my mamy obowiązek nałożenia mandatu bądź skierowania wniosku do sądu o ukaranie, a w przypadkach rażącego niestosowania się do rozporządzenia Rady Ministrów możemy taki wniosek skierować również do służb sanitarnych. Od soboty, kiedy zaczęły obowiązywać obostrzenia, do czwartku, 15 października, tarnobrzescy funkcjonariusze odnotowali 19 interwencji, podczas których tylko jedna osoba została ukarana mandatem. Nie chodzi tu o ilość mandatów karnych, nie chodzi tu o ilość skierowanych wniosków do sądu o ukaranie. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo życia i zdrowia. Każdego dnia kontrolujemy placówki handlowe, sprawdzamy bazary oraz przypominamy osobom, które spacerują bądź przechodzą ulicą o tym obowiązku. Na tych, którzy lekceważą obowiązujące przepisy i nie przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa, może zostać nałożony mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Grant w wysokości blisko 300 tysięcy złotych otrzymał Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia w Tarnobrzegu. Fundusze zostały przyznane na realizację projektu Lepsze Jutro, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Unijną pomoc w postaci grantu pod nazwą Lepsze Jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu rozdysponował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Otrzymane pieniądze mają być przeznaczone na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Jak informuje Maria Wrzos, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, taka pomoc finansowa pozwoli na zapewnienie mieszkańcom, a także personelowi niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Środki ochrony indywidualnej, chcemy skupić lampy przepływowe, czyli takie lampy, przy których mieszkańcy mogą być. No, te, które mamy na dzień dzisiejszy, to są takie lampy szkodliwe dla mieszkańca, więc może musimy, jeżeli chcemy zdezynfekować pokój, wyprowadzić osoby z pokoju, wynieść w ogóle wszystkie kwiaty i wszystko, bo to zabija organizmy żywe. A te nowej generacji są przepływowe i mieszkaniec przy nich może być. Mhm. I chcemy takich lamp kupić 18. Chcemy kupić ozonator do dezynfekcji pomieszczeń, dużych pomieszczeń, czyli na przykład stołówki, kuchni, pralni. Chcemy także kupić zamgławiacz, to też jest wszystko do dezynfekcji. Oprócz tego chcemy kupić też wyposażenie do dwóch izolatek.
No i to właściwie wszystko do tych dodatek, począwszy od łóżka, kocy, pościeli jednorazowej. Ponadto na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Pomocy Społecznej nie ukrywa, że jest to trudny czas, a sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców, osób starszych, chorych, będących w grupie szczególnego ryzyka, jak również dla pracowników placówki. Boimy się tego, że ponieważ tych zachorowań w mieście jest coraz więcej, że pojawi się jakieś zachorowanie i u nas. I też tak powiem szczerze, że szukamy wolontariuszy, którzy mogliby nas wesprzeć, gdyby się coś zadziało u nas, czyli gdybyśmy mieli problem z wirusem, bo wtedy liczę się z tym, że część pracowników będzie na zwolnieniach lekarskich, a wiadomo, że my nie odłożymy mieszkańców jedzenia, umycia, ubrania, nakarmienia na później. Dlatego właśnie chcemy stworzyć sobie taką sieć wolontariuszy, którzy by mogli nas wesprzeć. Przecież jeżeli będzie taka potrzeba. Osoby, które zechcą dołączyć do grupy wolontariuszy, mogą kontaktować się z dyrekcją placówki telefonicznie bądź mailowo. Narodowy Fundusz Zdrowia ruszył z programem profilaktyczno-treningowym o nazwie 8 tygodni do zdrowia. Poprzez filmy umieszczone na kanale YouTube zachęca do ruchu i profesjonalnych treningów. Program 8 tygodni do zdrowia ma zachęcić do poprawy kondycji, pomóc dbać o sprawność fizyczną, która ma duże znaczenie w profilaktyce różnych schorzeń. Wszyscy widzimy, że COVID-19 nie ustępuje, lecz o siebie trzeba ciągle dbać i można to zrobić samodzielnie. Jak podkreślają eksperci, osoby sprawne fizycznie są mniej narażone na zarażenie nie tylko koronawirusem, ale także popularną grypą. Włączamy się zatem aktywnie w propagowanie zdrowego stylu życia. Mają temu służyć filmy z ćwiczeniami na poszczególne tygodnie, które będą regularnie prezentowane na kanale YouTube Akademia NFZ. Pierwsze materiały już zostały opublikowane, w tym m.in. zapowiedź programu, film startowy i jedne z pierwszych odcinków treningowych. Materiały są udostępniane bezpłatnie. Każdy może z nich skorzystać w taki sposób, jaki uważa za stosowne. Co tydzień przez 8 tygodni będą publikowane kolejne odcinki dotyczące sprawności fizycznej i ćwiczeń, które samodzielnie możemy w domu wykonać. Dostęp jest na każdym sprzęcie, który ma dostęp do internetu, więc będzie to telewizor, telefon, laptop, komputer, tablet i tego typu podobne sprzęty. Każdy może przeglądać materiały wielokrotnie, wykorzystywać w taki sposób, jaki uważa za stosowny. Jeśli przy kolejnym materiale będzie uważał, że jego sprawność nie jest jeszcze tak rozbudowana, spokojnie może wrócić do poprzedniego materiału i go powtórzyć. Jak podkreśla Rafał Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, treningi zostały przygotowane wspólnie z ekspertami, lekarzem, fizjoterapeutą, terapeutą. Te osoby są ponadto wraz z partnerami, czyli Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Ministerstwem Zdrowia, gwarantem, że materiał jest sprawdzony, przygotowany odpowiednio i co ważne, bezpieczny dla naszego zdrowia. Mimo problemów i utrudnień dnia codziennego, nie zapominajmy zatem, że sami mamy bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Budowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, renowacja Tedeku, powolna budowa ekomiasta. Między innymi takie pomysły znalazły się w projektach, jakie władze Tarnobrzega złożyły do Krajowego Planu Odbudowy. Tarnobrzeg złożył dwa wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy z nich, budowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, budowa Centrum Sportów Wodnych oraz renowacja obiektu Tarnobrzeskiego Domu Kultury, został zgłoszony za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. To duży projekt. Zakłada, drodzy Państwo, przede wszystkim zagospodarowanie kompleksowe terenów nad jeziorem. Czego dotyczy? Dotyczy tej drugiej części, która na razie jest nieruszona, nietknięta. Zakłada ona, drodzy Państwo, przede wszystkim budowę infrastruktury drogowej i sieci wodno-kanalizacyjnej. Nad jeziorem chciałbym, żeby była droga, ścieżka i chodnik, które opasają to jezioro. To między innymi element tego właśnie projektu. Projekt przewiduje również budowę mola, bazy noclegowej dla turystów, a także obiektów wykorzystujących wody siarczkowe. Chcielibyśmy dokonać kompleksowych badań wód siarczkowych, które nad naszym jeziorem według opinii
Państwowego Instytutu Geologicznego są, ale chcemy wiedzieć dokładnie, jak one wyglądają, jaki mają skład. Czy to jest skład, który umożliwia faktycznie wykorzystanie ich do leczenia, do terapii ludzi? Jak informuje prezydent, w planach jest także Centrum Sportów Wodnych. Jeszcze do niedawna miasto chciało budować Europejskie Centrum Tenisa Stołowego. Dziś plan jest inny. Po konsultacjach z żeglarzami, z wioślarzami, z kajakarzami na poziomie centralnym, bo tu chodzi o rozmowy zdecydowanie na poziomie Warszawy, te związki potwierdziły chęć korzystania z takiego Centrum Sportów Wodnych w Tarnobrzegu. Również jasno i wyraźnie nurkowie mówią o wykorzystaniu takiego miejsca. No i oczywiście oprócz tenisa stołowego wszelkie inne sporty także. Renowacja Tarnobrzeskiego Domu Kultury to kolejny ważny element projektu. To szansa na to, by placówka ta spełniała więcej zadań niż do tej pory. Dodatkowo władze miasta chcą z Tarnobrzega zrobić ekomiasto. Ekomiasto to coś, co związane jest z jednej strony z budową farmy solarnej, z wymianą całego oświetlenia na energooszczędne, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, również w Tarnobrzegu, dla chociażby ogrzewania budynków użyteczności publicznej. Wreszcie pójście w kierunku elektrycznej komunikacji miejskiej. Odrębny projekt to poprawa potencjału gospodarczego gmin Czwórmiasta, który złożony został do Krajowego Planu Odbudowy właśnie w ramach porozumienia bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju i Funduszy Europejskich. Dotyczy on rozbudowy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Stalową Wolą i Niskiem. Co konkretnie planuje w ramach tego projektu Tarnobrzeg? Zakup 16 autobusów niskoemisyjnych. To jest modernizacja ponad 160 przystanków, to jest montaż 80 tablic elektronicznych, to jest budowa również stacji tankowania dla autobusów, budowa bazy obsługi autobusów, wreszcie również budowa takiego dworca, który będzie tych pasażerów obsługiwał. Planujemy również w tym projekcie zakup elektrycznych motorówek do celów turystycznych. To jest element przywracania Wisły. Projekty przeszły wstępną ocenę ministerstwa. Wiosną przyszłego roku dowiemy się, czy zostaną ostatecznie zaakceptowane. Remont prowadzony w obrębie mieszczącego się w pobliżu wjazdu na teren Parku Dzikowskiego w Tarnobrzegu Placu Górnika został zakończony. Na osiedlu przy Wiśle wciąż prowadzone są prace przy kamiennym kręgu na Skalnej Górze. Rewitalizacja Placu Górnika na tarnobrzeskim osiedlu Stare Miasto prowadzona była etapowo od kilku lat. Najpierw plac przy ulicy Sandomierskiej zyskał nowe miniboisko, w pobliżu którego stanęły urządzenia zabawowe dla dzieci i kamienny globus otoczony drewnianymi pergolami. Teraz przyszedł czas na zakończenie kolejnego etapu tego zadania. Mamy zakończony trzeci etap rewitalizacji Placu Górnika. Wykonane były miejsca parkingowe, 5 miejsc parkingowych, jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy oznakowanie poziome i pionowe, czyli stałą organizację ruchu. Wykonano alejki, ławki, urządzenia zabawowe, kosze. Inwestycja, którą zrealizował Tarnobrzeski Rejon Dróg Miejskich, kosztowała ponad 140 tysięcy złotych, w tym 50 tysięcy złotych pochodziło z budżetu osiedlowego. Wszystko zgodnie z terminem zakończone, bez usterek, bardzo dobrze zrobione. Na oddanie miejsca do rodzinnego wypoczynku czekają mieszkańcy przy Wiśle. Tu na terenach zielonych na Skalnej Górze trwa remont kamiennego kręgu. Miejsce to po czasach świetności bardziej odstraszało niż zachęcało do spędzania wolnego czasu. Wkrótce ma się to zmienić. Remont kręgu kamiennego na osiedlu przy Wiśle obejmuje wyczyszczenie tego kręgu, który składa się z kamienia naturalnego. Są tam duże ubytki spowodowane też czasem użytkowania tego kręgu. Trzeba to uzupełnić. Wokół będą posadowione kosze na kamienie, będą to takie gabiony, na których z kolei będą posadowione siedziska drewniane. Zakres prac obejmuje również montaż stołu do gry w szachy i warcaby oraz kosza na śmieci. Choć jest to niewielka inwestycja, mieszkańcy nadwiślańskiego osiedla długo na nią czekali. Rzeczywiście mały zakres inwestycyjny, zadanie jest na kwotę 22 200, jest to ze środków budżetu osiedla.
Prace przy kamiennym kręgu potrwają do końca października. Jak informuje Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa w Tarnobrzeskim Magistracie, są plany na realizację kolejnych zadań na tym osiedlu. Kopalnia siarki Machów w likwidacji planuje wydzierżawić 4 działki znajdujące się nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Długofalowa dzierżawa 30-arowych gruntów ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym regionie oraz uatrakcyjnić teren przy jeziorze pod kątem turystycznym. Do niedawna tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim kojarzone były raczej z mikroprzedsiębiorstwami o charakterze gastronomicznym. W poprzednich latach kopalnia siarki Machów, będąca właścicielem części działek, proponowała dzierżawę krótkoterminową na okres 4 miesięcy. Taki wymiar czasu nie był satysfakcjonujący dla przedsiębiorców, dlatego też kopalnia wyszła z propozycją dzierżawy 4 30-arowych gruntów znajdujących się przy ulicy Plażowej na okres 20 lat. Możliwa jest tam zabudowa infrastruktury przeznaczonej do usług turystycznych. Rodzaj tej zabudowy określa plan miejscowy. Do 4 kondygnacji, szerokość pasa zabudowy do 25 metrów. Te działki są położone obok siebie, więc w przypadku dużej inwestycji, jeżeli ktoś kupi 2 lub 4 działki, może poprowadzić dużą inwestycję. Propozycja dzierżawy wystosowana przez kopalnię siarki Machów ma przynieść wiele korzyści dla samego miasta, przedsiębiorców oraz wpłynąć na promocję Jeziora Tarnobrzeskiego. My myślimy raczej o tym, że będzie to umowa wieloletnia, pozwalająca na również trwałą zabudowę i świadczenie usług na określonym poziomie. Co to nam daje? Przede wszystkim te tereny znajdą się w nowym przeznaczeniu. Będą procentować w postaci chociażby tego, że będzie gmina otrzymywać podatki, a my zgodnie z umową czynsz dzierżawny. A mieszkańcy będą mieli, czy osoby wypoczywające nad jeziorem, prawidłową infrastrukturę. Jak zaznacza Józef Motyka, likwidator kopalni siarki Machów, propozycja dzierżawy 4 działek ma charakter pilotażowy i jeśli się przyjmie, kopalnia w przyszłych latach zaproponuje dzierżawę kolejnych gruntów, jakie ma w posiadaniu. Mieszkańcy gminy Baranów Sandomierski mogą już przejeżdżać odnowionym mostem w Ślęzakach. Tę ważną dla gminy i powiatu inwestycję oficjalnie odebrał wicestarosta powiatowy. To tu, w miejscowości Ślęzaki, w gminie Baranów Sandomierski, nad rzeką zwaną wśród tutejszych mieszkańców Koniec Pulką, rozciągał się most. Most, na którego stan skarżyli się wszyscy użytkownicy, ponieważ wręcz się zapadał. Dziś nie mają już się czym martwić. Remont mostu został zakończony. Przystępując do projektowania tego mostu, wzięliśmy od razu pod uwagę obecne standardy, wymagania i dlatego został zaprojektowany od razu chodnik poszerzony, tak żeby miał 5,5 metra. Zrobiony chodnik, bo to już jest w tej chwili wymóg. Inwestycja ta kosztowała prawie 350 tysięcy. Połowę tej kwoty udało się uzyskać w ramach dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury. Przebudowa mostu to nie jedyna inwestycja, której wymaga ta miejscowość. Starostwo powiatowe myśli również o przebudowie drogi, na której znajduje się most prowadzącej do Huty Komorowskiej i Komorowa. Droga jest praktycznie ciągnikiem, tylko przejezdna, także myślimy tą drogę, tak jak w Krawcach, kiedyś zrobić. Natomiast tutaj do zabudowy wzmocnić tą drogę, czyli to jest prawie 600 metrów, koszt jest 360 tysięcy. Na odcinku 336 metrów jest kładziony chodnik, nie licząc tych kilku metrów jeszcze tutaj, także prawie 350 metrów będzie chodnika przy tym ciągu drogowym. Wspomniana przez wicestarostę przebudowa odcinka drogi przed mostem, jadąc od strony Dąbrowicy, planowo ma zostać zakończona 20 października. Będzie to jednak zależało od warunków atmosferycznych. Zabytkowy mur okalający kościół i klasztor ojców dominikanów w Tarnobrzegu przechodzi gruntowny remont. Powód? Zły stan techniczny, wady konstrukcyjne i ryzyko zawalenia się części południowej.
Te cegły wrosły w ziemię, historię i tożsamość Tarnobrzega od drugiej połowy XVIII wieku. Pamiętają pierwszych Dominikanów przybyłych do miasta, słynny pożar kościoła i kule, którymi niemiecki okupant w czasie II wojny światowej rozstrzeliwał mieszkańców miasta. Po tych wielu burzliwych latach historyczne cegły znalazły się w rozsypce, lecz dzięki trwającym pracom konserwatorskim zostaną wykorzystane do postawienia muru na nowo. Mur był w bardzo złym stanie technicznym. Cały mur wymaga remontu i cały mur sukcesywnie będzie w miarę dostępności środków remontowany. Rozpoczęliśmy pracę od najbardziej zagrożonego, wręcz zagrożonego zawaleniem odcinka tego muru i mamy nadzieję, że jeszcze przed zimą się uporamy. Aby wyremontować mur na całej jego długości, potrzebne jest 400 tysięcy złotych. Tych na razie nie ma, dlatego też rozpoczęto prace renowacyjne od najbardziej zniszczonego odcinka. Koszt tego remontu oszacowano na blisko 40 tysięcy złotych, które w większości pokrył nadzorujący remont Urząd Konserwatorski. Prace na tym pierwszym odcinku remontowanego muru oznaczają założenie izolacji, zmniejszenie ilości cementu, użycie zaprawy, prace zgodne z takimi zasadami konserwatorskimi, zabudowanie nielegalnie zrobionej w latach 90. furtki. Także tak naprawdę chodzi o to, aby mur odzyskał swój taki, powiedzmy, kształt, formę pierwotną, starszą. Poza murem w klasztorze trwają również remonty magazynu zakrystyjnego oraz niektórych sal duszpasterskich. Dzień Edukacji Narodowej świętowali nauczyciele i dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest powiat tarnobrzeski. Nagrodę starosty, będącą wyrazem podziękowań za trud ich codziennej pracy, otrzymało 8 pedagogów. Wyróżnienia wręczono podczas spotkania w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. 14 października od 1982 roku obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej to coroczna okazja do tego, by podziękować wszystkim pedagogom oraz pracownikom oświatowym za zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie młodych pokoleń. W tym roku podziękowanie w postaci Nagrody Starosty otrzymało 8 nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu powiatu. Dorota Rybak, Maria Jachyra, Marek Belotti, Katarzyna Kwiecińska, Mirosław Kopyto, Robert Suska, a także Janusz Galiniak i Małgorzata Gordych. Zawód nauczyciela to jest zawód, który polega na tym, że jest to służba. Jest to służba. To nie jest tylko zawód, to nie jest tylko profesja, ale jest to służenie młodemu człowiekowi i nauczyciele są takimi demiurgami, którzy kształtują młodych ludzi. Jeżeli potrafimy tych ludzi ukształtować, dać im system wartości, nauczyć ich, uczynić ich aktywnymi w życiu, to dajemy im bardzo wiele i oni sobie już ze wszystkim poradzą. Może troszkę uzupełnię tutaj słowa pana starosty odnośnie tej posługi nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Otóż podczas jednej z audiencji papież Franciszek mówił do nauczycieli takie oto słowa. Nauczyciel to piękny zawód. Pozwala bowiem zobaczyć, jak dzień po dniu rozwijają się osoby powierzone naszej pieczy. Jest to trochę podobne do rodzicielstwa, przynajmniej w sensie duchowym. I wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Mówił dalej, że nauczanie to nie tylko praca zawodowa, lecz nawiązywanie relacji wymagające całkowitego zaangażowania. My doceniamy cały czas i pracę waszą i za tą pracę też chcemy wyróżnić. I w tym dniu chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, wytrwałości, samozaparcia, wiary w to, co robicie i pomimo tych obaw, w
tej sytuacji, jakiej jesteśmy, abyście dalej z takim samym zaangażowaniem służyli innym, służyli uczniom, służyli sobie nawzajem. Wśród nagrodzonych w tym roku nauczycieli znalazła się Dorota Rybak, matematyczka w zespole szkół nr 1 w Nowej Dębie, która swoją nauczycielską misję pełni już od 30 lat. Praca nauczyciela ma swoją dużą zaletę. Praca z dziećmi i młodzieżą daje dużo, dużo radości. No i człowiek ciągle ma poczucie, że jest młody, bo się przebywa z młodymi ludźmi. Także ja na przykład już trochę lat uczę, więc jest taki, ma się już doświadczenie, ale ciągle młodzi ludzie jak przychodzą, ciągle czymś zaskakują, na plus i czasem na minus. Każdy się cieszy, że jego praca jest doceniona. No miło jest po prostu ze strony, jeśli się dostaje jakieś nagrody i człowieka doceniają. Jego pracę przede wszystkim. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej warto wspomnieć, że trzech dyrektorów szkół z terenu powiatu otrzymało odznaczenia państwowe. Srebrny Krzyż Zasługi przyznano Iwonie Strojek, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Nowej Dębie, oraz Krzysztofowi Komórkiewiczowi, dyrektorowi zespołu szkół w Gorzycach. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała natomiast dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowej Dębie Monika Szczepan. O artystyczną oprawę Dnia Nauczyciela zadbały uczennice zespołu szkół nr 1 oraz 2 w Nowej Dębie. Zdeszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, tracę, pragnę tak, jakby się chwilą stawał rok. Ja biały jacht w nieznane płynę dzień. O sprawach zdrowotnych, prawnych, czy po prostu dla zagłuszenia samotności. O tym wszystkim można porozmawiać całkowicie anonimowo przez telefon życzliwości, który został uruchomiony przez seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu. Pandemia i wywołany przez nią stan zamknięcia doprowadziła do znacznego odosobnienia i poczucia strachu wśród ludzi. Tryb lockdownu szczególnie dotknął będących w grupie ryzyka seniorów, którzy często nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. To z myślą o nich, samotnych, schorowanych i ubogich, został uruchomiony telefon życzliwości, który powstał w ramach programu Seniorzy dla Społeczności. Po drugiej stronie słuchawki do dyspozycji potrzebujących wsparcia jest 10 wolontariuszek, przedstawicielek różnych zawodów przeszkolonych pod kątem psychologii. Na co można liczyć, dzwoniąc do nich? Przede wszystkim na rozmowę, na podtrzymanie na duchu, na wysłuchanie. Jak się okazuje, to chyba jest najbardziej potrzebne tym ludziom, żeby mieli do kogo powiedzieć, co ich gnębi. Czego można od nas oczekiwać? Że możemy świadczyć różnego rodzaju usługi dla tych osób, możemy zgłaszać ich problemy, możemy z nimi rozmawiać, możemy jakoś tam interweniować, czyli wszystko to, co jest im potrzebne. Pytamy o zdrowie, o samopoczucie, o to, jak czują się w okresie pandemii, czy potrzebują jakiejś pomocy, jeżeli tak, to jakiej, i że tę pomoc możemy po prostu dla nich zorganizować. Od początku funkcjonowania telefonu życzliwości wolontariuszki same dzwoniły do samotnych seniorów, wybierając ich spośród byłych uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ten pomysł się sprawdził i teraz również one czekają na telefon od osób starszych, które potrzebują kontaktu czy jakiegokolwiek wsparcia. Ludzie bardzo się cieszą, są wzruszeni, że ktoś o nich pamięta, pomimo że nie działają już w Uniwersytecie Trzeciego Wieku ze względu na podeszły bieg, na stan zdrowia, ale cieszą się, że zauważamy, że takie osoby są i po prostu chcemy w jakiś sposób im pomóc. Nas to zaskoczyło. Osoby, do których trafiłyśmy z telefonami, są szczęśliwe. Często płaczą takiego wzruszenia, że ktoś o nich pamiętał, że nie zostały same na ten czas trudny. Mamy takie dwa ciężkie przypadki faktycznie, gdzie musieliśmy się, nie mogliśmy pozostać obojętnie. No i faktycznie te dwie osoby zostały zaopiekowane i to chyba w odpowiednim momencie żeśmy do nich zadzwonili. Program Seniorzy dla Społeczności został zrealizowany dzięki grantowi z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, działającego w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na telefon życzliwości można dzwonić codziennie do godziny 20.
Jest on dostępny pod numerem 729 911 679. Stroje z lasowiackim akcentem autorstwa znanej projektantki z regionu, Justyny Wesołowskiej, prezentowane były już na różnych pokazach, w tym także na Manhattanie. Już niedługo będzie można je zobaczyć w najnowszym teledysku Libera. Nowy klip polskiego rapera kręcony był w Sandomierzu. Przy jego realizacji pracowała kilkunastoosobowa sandomiersko-tarnobrzeska ekipa. Do współpracy została zaproszona również projektantka, stylistka Justyna Wesołowska. Studio z Tarnobrzega zaprosiło mnie do współpracy podczas kręcenia klipu i tak właśnie znaleźliśmy się w Sandomierzu na Starówce w Ciżemce. Wzięłam ze sobą też dwie modelki, które tym razem wcieliły się w rolę dziewczyny w teledysku. Zostały przez nas ubrane. Też Ewelina Sudo i Kuba Chrycyniak zadbali o wizerunek, czyli zarówno fryzjerski, jak i kosmetyczny. Modelki w klipie wystąpiły w ubraniach z ostatniej, najnowszej kolekcji. Również samego rapera ubierała Justyna Wesołowska. Stylizacja Libera, był to płaszcz z ostatniej kolekcji po lasowiacku, który prezentowałam na Sandomierz Fashion Street. Myślę, że idealnie wpisał się w klimat starego, dawnego Sandomierza i właśnie też w ten klip, o którym on śpiewa. Wykorzystałam elementy z haftami, więc też podczas tego klipu zobaczymy hafty lasowiackie. Tym bardziej jest dla mnie to budujące, że też jemu się podobały te hafty, że stwierdził, że to jest fajny element, bo wszystkie jakby stylizacje, zarówno jego, jak i dziewcząt, konsultowaliśmy z nim. On decydował, czy ta, czy inna i podobały mu się też nasze wzory lasowiackie, tym bardziej jest mi miło. Projektantka przyznaje, że była to znakomita przygoda. Ma nadzieję, że dzięki temu haft lasowiacki trafi do szerszego grona odbiorców. Szczególnie młodzieży, tak? Że jeżeli, dajmy na to, liber, raper, którzy oni znają z telewizji, współpracuje, podoba mu się i też zobaczą ten haft lasowiacki, zaczną się zastanawiać, co to jest i jak on wygląda. I myślę, że też pokazanie, że to nic nie jest wstydliwego. Możemy na co dzień ubierać takie elementy z haftem lasowiackim. Teledysk Libera z lasowiackimi motywami w tle będzie miał premierę w listopadzie. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy Bardzo Kulturalnie i Pytamy Wprost. A we wtorek, 20 października, na retransmisję nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega oraz premierowe wydania programów Tacy My i Nasza Historia. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.